Muzeum Lotnictwa w Krakowie, gdy się pokona już kasę, można swoje kroki skierować do sali edukacyjnej. To jest taka nowość w naszym muzeum, otwarta dopiero w nowym gmachu, gdzie zwiedzający, niezależnie czy ma 1,5 roku, czy ma lat 80, może zapoznać się z konstrukcją silnika, z konstrukcją samolotu. Można zobaczyć taki prosty symulator prezentujący mechanikę lotu. Można na symulacji komputerowej zobaczyć, dlaczego na skrzydłach wytwarza się siła nośna, jak samolot nabiera wysokości, jak skręca w powietrzu, jak stabilizuje swój lot. Łatwo się steruje. Podoba mi się tutaj bardzo w tym muzeum, dużo ciekawych rzeczy, na przykład ta interaktywna część, dużo różnych ciekawych doświadczeń, symulator lotu, dzięki któremu można się dowiedzieć, jak to jest latać samolotem oraz jak to muzeum lotnictwa powinno być, mnóstwo samolotów, żeby na przykład zobaczyć historię samolotów, jak samoloty wyglądały wcześniej, jak dzisiaj. Podoba mi się niebieski samolot. Najbardziej podoba mi się samolot zielony, który jest za mną. Podoba mi się on dlatego, gdyż wydaje mi się, że on jest taki przedwojenny. Przyszedłem tutaj dlatego, że chciałbym zobaczyć, jakie samoloty latały w przeszłości i którymi samolotami latano podczas II wojny światowej. Spektrum zwiedzających Muzeum Lotnictwa w Krakowie jest ogromne. Oczywiście zdarzają się tutaj specjaliści lotniczy, którzy przychodzą tutaj czasami akumulator naładować przy swojej działalności. Przybywają też i modelarze, aby podejrzeć, jak wygląda prawdziwy samolot, aby potem na swojej miniaturce te rozwiązania techniczne zastosować. Ale chyba dla nas najcenniejszym zwiedzającym jest rodzina. Przyjdą rodzice, ojciec, mama i pociechy, czasami kilka. Nawet te pociechy w wózkach. Ci zwiedzający są tak najbardziej wdzięczni. Matuś, gdzie jest samolocik? Tu. A który ci się podoba najbardziej? Dzisiaj przyszedłem, żeby zobaczyć nowy budynek. Czytałem o nim w prasie, chciałem zobaczyć, jak on wygląda naprawdę i jestem pod dużym wrażeniem. Jest to piękne miejsce, naprawdę muzeum na skalę europejską i to Europy XXI wieku. Bardzo się cieszę, że ta placówka osiągnęła coś takiego. Tym bardziej, że przez kilka lat pracowałem tutaj właśnie jako przewodnik i pracownik naukowy, więc tym bardziej cieszy mnie to, że muzeum osiągnęło tyle. Nowochódzka Jesień Gitarowa jest to międzynarodowy festiwal gitarowy odbywający się w Krakowie, mający na celu zaprezentowanie tutejszej publiczności najwybitniejszych wykonawców muzyki gitarowej z całego świata. Formuła festiwalu jest taka, już łączymy podczas niego lekcje mistrzowskie dla zainteresowanych, dla młodych adeptów tego instrumentu, dla melomanów, a także koncerty gitarowe, koncerty solowe, tak jak muzykę kameralną, a czasem również rozrywkową.
pieśń gitarowa, który wywodzi się z Nowej Huty, odbywa się w tym momencie w Nowej Hucie oraz w Krakowie. Głównie organizatorzy tego festiwalu, wszyscy są związani z Nową Hutą, ja też pochodzę z Nowej Huty. Pragnęliśmy stworzyć takie bardzo ciekawe wydarzenie właśnie tutaj, w tym miejscu. Bardzo się cieszę, że świeci słońce. Najgorsze jest w dni deszczowe. Jak kora po prostu całkowicie brudzi moje ubrania, wszystko jest kompletnie czarne, w dodatku jest bardzo ślisko i trochę niebezpiecznie. Jest pięknie, bo już są złote liście. Spinam się dlatego, że podjęłam takie postanowienie. Dokładnie 25 września, rok temu, siedząc na lipie, postanowiłam tak, to będę robić codziennie. Nie wierzyłam wtedy, że mi się to uda, ale teraz rzeczywiście minął dokładnie rok i każdego dnia byłam na drzewie, nawet jak byłam chora, dotrzymałam postanowienia. Skąd wziął się ten upór? Inspiracją całego projektu jest książka Italo Calvino pod tytułem Baron Drzewołaz. Główny bohater, Cosimo, włoski 12-letni baron, pokłócił się z ojcem, zbuntował się na rzeczywistość i wszedł na drzewa i postanowił nie zejść z nich nigdy. I następnie swoje przygody, całe swoje życie, wszystko organizuje sobie na drzewach. To jest książka o takiej wytrwałości, o tym, że można mieć nawet szalony pomysł, ale sztuka jest w nim wytrwać. Rezultatem, efektem tego projektu jest performance w przestrzeni publicznej, czyli ta sytuacja, w której ja po prostu normalny człowiek, który idzie, podąża ulicami miasta, nagle wspina się i znajduje się w innej przestrzeni, robi coś innego niż wszyscy. Bardzo pasuje mi przestrzeń Nowej Huty, bardzo taka industrialna, pełna bloków, samochodów, dużego ruchu, ale jednak nawet tam można znaleźć po prostu piękną przyrodę.